Dzisiaj powiemy o kryzysie granicznym pomiędzy Rosją i Finlandią. Przy tej okazji zapytamy, kiedy Szwecja może znaleźć się w NATO. Zaczniemy jednak od prawa do naprawy, o które zabiega Parlament Europejski. Pewnie zauważyliście, że sprzęt użytkowy, na przykład pralki, psują się szybciej niż ten produkowany w przeszłości, często tuż po zakończeniu gwarancji. Nie brakuje opinii, że został on tak celowo zaprogramowany przez producenta, aby skłonić nas do zakupu nowego. Zbyt częsta wymiana urządzeń jest niekorzystna dla klimatu, dlatego walkę temu zjawisku wypowiada Unia Europejska. W listopadzie Parlament Europejski wyraził wolę prawną, aby w przypadku, gdy naprawa zepsutego urządzenia jest tańsza od zakupu nowego, producenci ją realizowali. Nad oceną kosztów mają czuwać niezależne od producentów warsztaty, które będą miały dostęp do części zamiennych. Brzmi to dość ambitnie, zobaczymy, jaki będzie efekt negocjacji Parlamentu z Komisją Europejską. W ostatnich dniach Finlandia stopniowo zamykała granice z Rosją, ostatnie przejście w Laponii zamknięte zostało w środę. Rząd w Helsinkach zarzuca Rosji działania hybrydowe i próbę przerzucania przez granicę nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Straż graniczna przygotowywana jest na wypadek prób nielegalnego przerzucania imigrantów, z tego też powodu Helsinki poprosiły unijną agencję Frontex o wsparcie. Pomiędzy Rosją i Finlandią mogą jeździć jedynie pociągi towarowe. Granice Finowie zamknęli na razie do 13 grudnia. W kwietniu Finlandia dołączyła do NATO, wraz z nią starania podejmowała też Szwecja, ale do dzisiaj nie została przyjęta. Żeby nastąpiła akcesja, potrzeba jeszcze zgody parlamentów Turcji i Węgier. W przypadku Turcji początkowo był spór szwedzko-turecki, o którym informowaliśmy, ale później doszło do kompromisu, tyle że nadal nie ma ratyfikacji. Ostatnio rząd w Ankarze zapowiedział, że nastąpi to w ciągu kilku tygodni. W przypadku Węgier nie było aż takich scysji, ale Budapeszt też się nie śpieszy z ratyfikacją. Ostatnio były głosy, że jeżeli będzie decyzja Ankary, to i Budapeszt nie będzie sprawy blokował. Chcę ci coś powiedzieć. Coś bardzo ważnego. Chodzi o coś niewidocznego, co dotyka samej istoty naszego życia. Co nas otacza. Jednak często za słabo to dostrzegamy, albo zauważamy dopiero wtedy, gdy zniknie, kiedy jest już za późno. To bardzo szczególne miejsce. Tutaj wszyscy są witani z otwartymi ramionami, bez względu na drużynę, którą dopingują, ani ubrania, jakie noszą. Miejsce, gdzie możesz wypowiadać się swobodnie, bez groźby pójścia do więzienia. Miejsce, gdzie nie umierasz z powodu kosmyka włosów. Miejsce, gdzie o przyszłości nie decyduje jeden człowiek. Gdzie możesz pocałować, kogo chcesz. Gdzie możemy czuć się bezpiecznie i gdzie dbamy o siebie nawzajem. I w którym chciałyby mieszkać nasze dzieci. Miejsce, gdzie jednoczymy się przeciw niesprawiedliwości i wspólnie decydujemy o naszej przyszłości. To bardzo cenne miejsce. Nazywa się demokracja. Dbajmy o nie wspólnie. Dołącz do społeczności Wspólnie EU w walce o demokrację.